Ostatnia odprawa w tym roku kalendarzowym i w tej rundzie. Przed meczem wyjazdowym, przed derbami. Ze Stalą Mielec Wojciech Dadej. Co jest przyczyną wyraźnego spadku formy? Niestety przegraliśmy teraz 3 mecze, które powinniśmy wygrać. Może nie chodzi do końca o spadek formy, bo mecze do powiedzmy przynajmniej 2 z 3, które przegraliśmy do 58 minuty były dobre, natomiast no, decyduje końcówka i ostatnie minuty, także na pewno to musimy poprawić. Jakie zmiany na mecz z Mielcem wprowadzili zawodnicy, żeby w końcu się przełamać? Nie myślę, że nie wprowadzamy żadnych zmian. Musimy podążać za tym, co ustalił trener, bo taka jest nasza praca. I musimy się, tak jak odpowiedziałem w pierwszym pytaniu, po prostu skupić na końcówce, jeśli mecz będzie zacięty. Czy Wojtek liczy na więcej minut na boisku podczas ostatniego spotkania rundy? Ja na nic nie liczę. Ja po prostu gram tyle, ile uważa mój trener. Czy derby rządzą się swoimi prawami? Myślę, że tak. Parę razy graliśmy już w Mielcu mecze derbowe. Akurat ja dobrze wspominam te mecze, zawsze jest gorąca atmosfera. Mecze wygrywaliśmy, także jadę do Mielca z chęcią i zapałem na zwycięstwo. Zapraszamy kibiców serdecznie na wyjazd do Mielca. Jest to niedaleki wyjazd. Wiemy, że jeździcie za nami nawet na drugi koniec Polski, ale teraz z racji małej ilości kilometrów zapraszamy jeszcze większą ilość osób i damy wam przełamanie.